Pani Aniu, o której wchodzicie? O której jest program, a my w 8 minucie. Zimno, nie? Zamarzłeś, mam to przez... Proszę. Noluk, ten wyróżniony koszt 26P został wystawiony na licytację. Udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Niech powiedzieć, jak ta akcja pomocy przebiegała. No, akcja rozpoczęliśmy wieczorem, w poniedziałek w sensie. Wziąłem udział 2607 osób, tyle osób zareagowało na ten apel o pomoc. Zebraliśmy do piątku 42 tysiące złotych. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek, bo te piątkowe pieniądze sesji ostatniej jeszcze nie zeszły. No, ale już wiemy, że to będzie kwota zbliżona do 50 tysięcy. To są klucze do nowego mieszkania Ani i Roberta. Za chwilę w tym mieszkaniu się znajdą. Musimy powiedzieć, że jest bardzo fajne. No i co cenniejsze, nie jest to mieszkanie czynszowe, czyli nie będą mieli dodatkowych kosztów życia. Ja mam nadzieję, że Radość Wrocławskie tak stanie na wysokości zadania, bo skoro była powszechnie głoszona opinia, że Wrocław jest przygotowany na przyjęcie imigrantów, no to myślę, że jest przygotowany na przyjęcie Polaków. Imigrantów nieco później przyjmujmy. No i cóż, chciałem podziękować z tego miejsca serdecznie wszystkim Wam, 2607 osób. Niektórzy 200 zł, niektórzy 10 groszy, niektórzy 3 grosze, niektórzy kocham... Tak, niektórzy kocham Cię Stonoga, kocham Cię Aniu, no ale mamy uzbrane prawie 50 tysięcy i to jeszcze jest najważniejsze. Pięknie Państwu dziękujemy. Ja, Pani Ania, redaktor, Pani Ania i Pan Robert. Pani Ania i Pan Robert, czy dostali szansę na nowe, lepsze... Co teraz powiecie? Chyba Uwe. No teraz już tak. Panom wszystkim na Facebooku, pana Zbigniewa Stonogi. Także bez nich na pewno nie mielibyśmy startu w lepsze życie. Ja również chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim, którzy zrobili się tutaj dla nas. Wszystkie datki panu Zbigniewowi Stonodze, panu Pawełowi Stonowskiemu. Nie będzie wam żal troszkę maluszka swojego? No na pewno, żal jaki dostaje, ale chcemy, żeby dalej je służył i pomagał innych ludzi w ciężkich sytuacjach. Także będzie sobie podróżował z fundacją, także mam nadzieję, że pomoże dużo ludziom, tak jak nam. Skoro tak trzeba zrobić, to bardzo chętnie tak zrobimy, żeby inni ludzie też mieli jakąś pomoc od fundacji. Dziękuję. A klucze do swojej wymarzonej kawalerki pani Ania i pan Robert dostaną już mniej więcej za 2 godziny. Mamy? Mamy. Okay. Panią, ja zapraszam kogoś pani na kawę, nie idziemy. Tylko pani właśnie Zbigniewie, jest teraz taka opcja. Ja muszę podmienić operatora, bo już jedzie na ten, więc ja muszę zmykać. Wiecie, jak wypadł, falu nas. Czyli można powiedzieć, Bóg istnieje. Na pewno. Można też powiedzieć. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się dać w tym głównym stole, może. Finał. Finał jest taki, panie Aniu, że telewizja TVP Info ogłosiła, właśnie przyznają, że widzowie TVP Info zebrały wtedy pieniądze, wynajęli pan mieszkanie i tak dalej. To jest prezent od pracowników tutaj Federal, który jest tutaj z nami. To jest pan lekarz i to jest dla Państwa pieniądze. Prosili Państwo przekazać. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością. Dokończę ogłoszenie. Kto przyszedł na kawę, zobligowany jest również do pozostawienia swojej karty kredytowej i PIN-u. Także fajnie, że jesteś.
A tak na poważnie, to, to fajnie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, dlatego że no, ta akcja była taką akcją w sensu stricto społeczną. Zareagowało na 2607 osób, zwyczajnych ludzi. Jedni z nich wysyłali 3 grosze, a inni wysłali 300 zł, a ktoś jeszcze inny wysłał tam w ogóle jakiś grosz czy dwa, bo więcej nie miał. Dopisując, że nienawidzi PiSu, nie będę cytował. Ale dobrze, że to wszystko się udało. Tak jak mówiłem publicznie, państwo mają już swój dom, za chwilę się w nim znajdą. Proponuję, panie Robercie, dzisiaj... najfajniej to by się było pokłócić, ale pan nie może. Ale pan nie może, więc, więc tak to wygląda. No, ja już mam klucze do mieszkania, zaraz tam pojedziemy. Ale ponieważ jest z nami część tych ludzi, którzy w tym wszystkim brała udział, to jestem za gruby i mam za małe kieszenie. To tak, bez kamer właśnie. To są klucze do waszego domu. Dom jest fajny, bo to nie jest blokowisko, tylko to jest piękna, odnowiona kamienica, w której wszystko jest zupełnie nowe. Tam jeszcze nikt nie mieszkał, są nowe meble. Będzie się wam na pewno podobało. A największy plus tej lokalizacji jest taki, że macie szybki tramwaj, jest centrum kilka minut. No i to mieszkanie nie ma czynszu, po prostu nie ma czynszu. Bezczynszowe mieszkanie, a to jest bardzo, uważam, istotne, gdy zarabiamy 2 czy tam 2,5 tysiąca złotych, bo zdaje się, tyle pan będzie zarabiała. Pani Ania od poniedziałku będzie miała też pracę. Czy ma pracę i ją podejmuje. Tak. Także tyle, akcja udana, 42 540 zł, to jest piątek, godzina tam po 13 czy 14, tak jak to publikowałem. Jeszcze jest ponad 3000 BZ-u, to widać online, natomiast tak będzie więcej, bo nie mam zestawienia pomiędzy godziną 14, piątek, a poniedziałkiem. Poza tym ja nie chciałbym, żeby ta akcja uciekła, niech ci ludzie mówią, że pieniądze płacą jak najwięcej, jak najczęściej, bo przecież to nie zamyka waszej, za 4 tysięcy to no, przeżyć się nie da i ustawić sobie życie nie da, ale na pewno jest lżej. Najbardziej przykre jest to, że zamaszczyła nas sobie telewizja publiczna i napisała, że widzowie TVP Info zebrali pieniądze, wydajeli mieszkanie, tak jest takie przykre trochę, no ale nie mamy na to większego wpływu, ani państwa, ani tutaj. Panie Łukasz, poprosiłem? No. Zamiast siedzieć w niedzielę sobie w domu, to chodzicie, bo ja się tak wziąłem. Tu z Poznania. Cześć, jaki tu przyjechała? Poszukajcie w Poznaniu fajnych ludzi. No. Pojedziemy. Ja będę usiadł taki 24. Tak, chciałem po tym nieudanym projekcie powiedzieć, że już nigdy więcej polityki w Radzie, więc spotkacie na Figalaku w polityce. Postanowiłem, że będę zajmował się taką polską orkiestrą, która będzie na co dzień. Bo dla jednego pomoc to jest 500 000, a dla drugiego pomoc jest 200 zł, 500 zł, 200 zł. Bo są ludzie, którzy nie potrafią wyjść z matki na poziomie, gdyby 1000 zł, są tacy ludzie, którym życie obrzydło tylko dlatego, że nie są w stanie zbilansować się na stałe, na zakładkę chociażby z miesiąca na miesiąc, 1000 zł, 2000. I czasami to prowadzi do strasznych skutków. Jak wiele, jak życie, ludzkie życie rodziny jest w stanie 500 zł za. Dobrać do rozwodu, do kłótni i tak dalej. A my chodzimy tu po tych centrach handlowych, kupujemy tu kieszenki za 900 zł, które i tak się później nie podobają, leżą w kącie. I czasami ja mówię, zobaczcie, tutaj w większości jednak te wpłaty były 10-groszowe. Jaka siła, nie? To jest dużo pieniędzy, wszystkie ludzie mają 50 000 zł. A ten mały będzie dalej zarabiał. Ciekawe za ile on w finale, bo on nigdy nie zostanie sprzedany. On będzie pomnikiem, który będzie sobie chodził. Od osoby, od przypadku do przypadku. I ciekaw jestem, za ile ten mały, nie wiem, po roku, za ile on się sprzeda. No bo możemy a priori założyć, że on teraz się sprzeda za 50. Nie wiem, 50 000 zł. Ta sprawa z Podbrzegu to jest dramat. To czegoś takiego ja nie widziałem, a wiele widziałem. W tym maluchu komfortowej mieliście, jeśli ludzie mają w tym domu.
Maluch porównując to do, gdybyśmy wczoraj byli, to tak jakbyście tutaj myślał w Skytowerze, nie da się tego powiedzieć. Mocniejsze uderzenie drzwiami powoduje odpadanie kolejnej części sufitu. Kobieta nie ma nóg. Patrzy na stolatek, tak jak nasz Piotrek się tym zajął, nie? Tak, ale ja nigdy nie będę w stanie komuś zreferować tego telefonu, treści telefonu tego dzieciaka. Najpierw maile. Maile nie wiem, czy mu pani psycholożki napisała, bo tak werbalne. No dobra, odpisuję. No ty mógł prosić telefon, no to dobra, masz. Treści telefonu nie, ja nie powiem, ja tam nie mam. Raczej nie płaczę, ale treści telefonu nie da się było. A widok w tym domu. Skąd? No i dzwoni. I rozmawiam z tą matką chwilę, ale ta matka w którymś momencie, ta pani bez nóg, używa jakiegoś takiego sformułowania: o cholera, czy nie jakaś patologia, czy nie ma bólu. Dzwonię do dyrektora szkoły. No bo wiecie państwo, on powie tak najbardziej obiektywnie. Bo panie Zbigniewie, to jest dziecko, więc tej ziemi. My wymyślamy fałszywe olimpiady, żeby nie dawać mu zapomogi, tylko dawać mu nagrody za olimpiady, bo dziecko jest nieprzeciętne. Dziecko jest nieprzeciętne. Dziecko dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? Nie było mnie wczoraj w szkole, bośmy to starszą panią przeprowadzali z kolegami. Z domu do domu. Taki jest chłopak, trochę jest innej bajki. No ale żyjemy w czasach nie najciekawszych, jak się okazuje, bo jeśli w tym przypadku jest teraz więcej, to oznacza, że społeczeństwo jest coraz gorszej kondycji, no i to już coraz częściej nie tylko kondycja finansowa, ale i pani jest dzisiaj taka jakaś biedna skóra. To może by pani setkę zamówił, pani strzeli sobie i wszystko pani przejdzie, bo pan Robert nie może. To jest taka kamienica, cztery mieszkania są w środku, trzy. Wszystko nowiutkie, to facet z Australii. Długo się prowadował i tutaj człowiek z Wrocławia zarządzał. Także fajnie, ja mówię kawalerka, a to jest 50 metrów, kuchnia pełna, kuchnia i piękna ziemka, naprawdę piękna, ale po telewizji.